Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga Kancelarii Gorgol, w którym porozmawiamy tym razem trochę o nieruchomościach i zajmiemy się tematem tego, jak zabezpieczyć środki, które powinny być przelane na nasze konto w wyniku sprzedaży lokalu, w momencie, w którym podpisujemy umowę sprzedaży, no i jakby czekamy na ten taki kluczowy moment, w którym te środki za lokal wpływają na nasze konto. No wiadomo, że różnie z tym może być i zawsze pojawia się to ryzyko i ta obawa, że my podpiszemy ten akt notarialny i później nagle okazuje się, że te pieniądze na nasze konta nie trafią. No i co w takiej sytuacji możemy zrobić? Cześć. Zacznijmy może powiedzieć, że dla odmiany o nieruchomościach. Jeżeli chodzi o takie transakcje na rynku nieruchomościowym, to mówimy tutaj o sprzedaży lokalu, działki, domu, to może być różna sytuacja. Kluczowe jest to, że w momencie, w którym my podpisujemy umowę przeniesienia własności, my się tej własności wyzbywamy. Druga osoba nabywa ją w chwili podpisania aktu notarialnego. I jeżeli mamy w tym momencie środki na koncie, no to jesteśmy bezpieczni, zadowoleni i temat jest zamknięty. A jeżeli ich nie mamy, no to musimy się jakoś zabezpieczyć, tak? No jeżeli chodzi o transakcje na rynku deweloperskim, no to tutaj standardem jest, że klienci, a zazwyczaj to banki, które kredytują inwestycje, one wpłacają deweloperowi środki wraz z kolejnym etapem i wpłacają. W poprzedniej wersji ustawy deweloperskiej z reguły przed przeniesieniem własności, w nowej ustawie deweloperskiej ostatni etap jest zawieszony po przeniesieniu własności, ale jak gdyby o tym mniej. Bardziej mówimy tutaj o takiej transakcji. Jan Kowalski, Paweł Nowak. Dokładnie tak. Jan Kowalski kupuje od Pawła Nowaka działkę, ta działka nie ma wartości czysto symbolicznej i zastanawiają się panowie, jak to zrobić. I jakie mamy tutaj rozwiązania? No więc rozwiązania mamy takie, że pan, który kupuje działkę, wpłaca środki wcześniej panu, który przekazuje tę działkę. No ale to ten pan, który wpłaca, może powiedzieć, przepraszam, to ja wpłacam panu środki, a nie mam tej własności, w związku z tym to jest dla mnie niebezpieczne. No ale to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość to jest taka, że ten, który kupuje działkę, płaci po akcie notarialnym. I to też jest zazwyczaj standard. Mianowicie wprowadza się zabezpieczenie w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Czyli tak zwane słynne trzy kosy. Albo trzy siódemki. Albo trzy siódemki. O co chodzi w tych trzech siódemkach? O to, że my wtedy możemy pójść do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie przez komornika ściągać te środki od tego, który kupił, tak, jeżeli nie wywiąże się z obowiązku zapłaty. Nie musimy wtedy składać pozwu osobno. Nie ma pozwu, tak? Nie ma. Jest to dużo szybsze. Nie ma niezbyt szybkiego obecnie postępowania rozpoznawczego przed sądem. Oczywiście nie mówię, że te 37 są obecnie przesadnie dynamiczne, ale jest to lepsze rozwiązanie. I to też jest jakaś tam opcja. Oczywiście ona ma swoje jakieś wady, no bo to znowu są kolejne miesiące. I jest trzecie rozwiązanie, które jest kompromisowe, mianowicie polega ono na tym, że zakładamy depozyt notarialny. Osoba, która kupuje nieruchomość, wpłaca na konto notariusza środki przed transakcją. Przed podpisaniem aktu notarialnego. Dokładnie tak. Przed tym, jak dojdzie do podpisania aktu, notariusz podpisuje z nim odpowiednią umowę, na podstawie której, jeżeli dojdzie do sprzedaży tej działki, to notariusz przelewa do tego sprzedającego środki, a jeżeli nie dojdzie, to zwraca je do tego pana, który miał kupić, tak? I wtedy ten pan, który sprzedaje, ma pewność, że on te środki otrzyma od tego notariusza, od osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, która standardowo takie depozyty przyjmuje, także może wykazać się większym zaufaniem. A z drugiej strony osoba, która kupuje, wie, że no nie przelała tych środków przed transakcją i one do tej osoby wrócą, jeżeli panowie się nie dogadają i nie będzie. Oczywiście depozyt ma też taką wadę, że jest dodatkowo płatny, no ale przy dużych transakcjach wydaje mi się, że to jest sensowne narzędzie, które powoduje, że te ryzyka są dobrze podzielone i jest to rozwiązanie fajne. Co innego oczywiście, jeżeli mam do czynienia z jakimiś prostymi zakupami na rynku nieruchomości, czy są kredyty, wtedy z reguły sytuację narzuca nam bank. Jak bank nam narzuca, że zapłaci dopiero po przeniesieniu własności, no to ten sprzedający może się zgodzić albo nie, ale nie ma za bardzo innego wyjścia i może się zabezpieczyć tymi trzema siódemkami, o których mówiliśmy wcześniej. To, czego nie rekomenduję, to się w ogóle nijak nie zabezpieczać, bo to jest, jak zawsze wiadomo, najgorsze rozwiązanie. W porządku, czyli jeszcze tak od formalnego punktu widzenia to wygląda w ten sposób, że
umowa tego depozytu musi być zawarta wcześniej przed transakcją samej sprzedaży, jak rozumiem. Albo równocześnie. To zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że notariusz pokazuje nam umowę depozytu obydwu stronom. Kupujący często, kupującą podpisuje, sprzedający sprawdza, wszystko jest w porządku. No i w tej umowie właściwej, tej przeniesienia własności jest opisany ten depozyt. Notariusz informuje, że te pieniądze ma na rachunku bankowym, że on je przeleje zaraz po transakcji. I jak wydaje mi się, że to powoduje, że wszystkie strony czują się bardziej zabezpieczone. I w związku z tym jest to często stosowane rozwiązanie przy większych transakcjach. Gdyby przyszedł do ciebie klient z chęcią nabycia lokalu, sprzedaży lokalu, w tym momencie rekomendowałbyś właśnie takie rozwiązanie, jeżeli nie mamy tutaj jakby kwestii kredytowych i tak dalej, tam gdzie, że tak powiem, te 3/7 są stosowane, jakby no, taka jest po prostu wola banku i tak musimy dostosować się do tak, tego. Tak, jeżeli sprzedajemy i mamy możliwość wymóc na drugiej stronie depozyt, to bardzo serdecznie to rekomenduję. Jeżeli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, zupełnie niemożliwe, to wtedy rzeczywiście są, z jednej strony są 3/7 na zapłatę, a z drugiej strony my wydajemy lokal dopiero wtedy, kiedy otrzymamy środki. To też się opisuje w akcie notarialnym i dzięki temu mamy jeszcze coś w ręku na wypadek, gdyby plan nie poszedł zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No i mamy zadowolonego Jana Kowalskiego, który właśnie lokal swój sprzedał, i Pawła Newkę, który właśnie lokal kupił. Interesy obu stron transakcji są zabezpieczone. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania albo chcieli właśnie przeprowadzić taką transakcję z naszym udziałem, z naszą pomocą, jak najbardziej serdecznie zapraszamy i zapraszamy również do oglądania kolejnych odcinków vloga, nie tylko poświęconego nieruchomościom, ale też szerszej tematyce. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I życzymy jak najwięcej udanych transakcji. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia.